Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzisiaj się bawimy, dzisiaj Krzysztof, Maciej i Jonasz mają znowu 7 lat, słuchajcie, malujemy, rysujemy, o co dzisiaj chodzi? Będziemy rysowali herby klubów z Premier League, ale też z Championship i może coś niżej. Ja w ogóle przywitam moich gości, Krzysztof, Picasso. Witam serdecznie. Maciej Matejko. Ja tu nic nie mam póki co, ale zobaczymy co będzie. I ja też jestem, prawda, tutaj malarzem. Słuchajcie, tak, plan jest taki. 3 herby klubów z Premier League. Powie nam tutaj Tomek, lub jakie z mamy... Championship. Lub z Championship, tak cały czas. 3 herby klubów z Anglii. Naszym zadaniem będzie narysować te herby i to wy zdecydujecie, kto z nas wygrał ten odcinek. Jesteśmy bardzo ciekawi, kto będzie tutaj najlepszym rysownikiem i malarzem. Swoją drogą, jak wam się bardzo chce, to możecie rysować razem z nami i porównać nasze umiejętności do waszych. Pańcie albo na kartce, słuchajcie, bawimy się. Entertainment. Rozrywka na naszym kanale. Dajcie znać, czy wam się podoba. Jak się podoba, to nagramy więcej. Nagram. Chcemy jakieś takie materiały z wykorzystaniem innych rzeczy, a nie tylko rozmowy, więc mamy nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Tomek powiedział, że każdy kolejny klub będzie coraz trudniejszy, więc trzymamy kciuki za to, że wybrał jakieś fajne. No i co? Coś do dodania panowie macie? Nie. Krzysztof mówi, nie, no, poczekajcie, Krzysztof mówi, że coś rysował. Jakby, ja rysowałem. No. Był mniejszy, to coś tam rysował, także ja tylko powiem, że ja... Ale mój palcem na szkle. Ale mój problem jest taki, że ja za cholerę nie pamiętam, nie mam pamięci do takich detali właśnie, co się znajduje na tych herbach, kojarzę barwę i tak dalej, ale... A to będzie kompromitacja, coś czuję, ale no, jesteśmy na to gotowi. Mamy 2 minuty, pirazy oko, Tomek mówi 3. I tak to potniemy. I tak to potniemy. Powiedzmy, że 3 minuty, zobaczymy, jak nam będzie szło to rysowanie, malowanie. Mamy markery, mamy tablicę. No i co? Chyba zaczynamy. Tomku, jaki jest klub numer 1, a raczej herb? Crystal Palace to pierwszy klub. To jest, ma być ten prosty, tak? Rozumiem. Barwy niebiesko... Ja nie pamiętam, co tam w ogóle jest w tym herbie. Orzeł jest. I Krzysztofowy pałac, stary. Krzysztofowy pałac, no dobra. Na pewno jest... problemy. Czas już się liczy. Dobra, barwy to pamiętamy. No dobra, jest chyba coś takiego. Nie pamiętam kształtu nawet. Zero. Poczekaj, że macie kształt narysuje. Ej, nie podglądamy. Spokojnie. No, dobra. Ja chyba wiem, co Krzysiek rysuje, przepraszam. To jest złe, szanowni państwo. Dobra, no to uwaga. To jest bardzo złe. Jakoś każdy po kolei, czy teraz, jak zobaczyłem zarys Maćka, to mi się od razu przypomniało, jak wygląda ten herb. Ja mogę zacząć, panowie. Dobra. Ja mogę zacząć. Pokażę najpierw widzom, ja nas nie patrz. A naprawdę ładnie rysuję. Bliżej, bo podobno potem fokusa możemy nie złapać. Tak jak na mikrofonie. O, git. Jordan. Tak to powinno wyglądać. Przyznajmy sobie, szczerze. Kompletnie nie pamiętałem tego, jaki jest układ tego herbu. Jak zobaczyłem układu Maćka, to oczywiście mi się przypomniało w miarę, jak to wygląda. Podziwiam, że to pamięta, ja jakoś kompletnie nie. Dobra, ja mam coś takiego. Także tu panowie dla was. Ja mam coś takiego. Wow. Też nie pamiętam tego układu. Wiesz, tutaj, to jest Afryka. Tutaj poniżej. No właśnie, jak jakiś kontynent zacząłem rysować, zgadza czy się to orzeł. To jest orzeł, nie? Orzeł na piłce. A czy jeszcze jesteś pod nim? Czy, no właśnie, jest chyba telefon? Jakiś krystaliczny pałac. No. Możemy jeszcze na sam koniec ocenić. Znaczy, tak pokazać jednocześnie, nie? Tymczasem Krzysztof poszuka. Sobie no ja pamiętam tylko tą piłkę i orła, o. Tak wyglądają nasze rysunki. Możecie napisać w komentarzu. Okej, ten orzeł ma tę głowę trochę niżej niestety, więc jakby tutaj to moje, ten mój łeb nie do końca się uda. No ten, ale... ten mój zamek... Jeżeli to było łatwe, to... Dzięki temu. Tak, mój zamek przypominał bardziej kontynent aniż zamek. Piękny był. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Właśnie to jest największy problem, że jakoś przypomnieć sobie z pamięci, to jak to wygląda, no nie ma opcji. Poziom nie jest wysoki, przyznam. Tomek powiedział, że to był... No dobra, no nic nie mówię. Tomek, zmień, łatwiejsze potrzebujemy. Tomek, poprosimy klub numer 2. Watford. Tam był Łoś. Chyba. No dobra, jedziemy z tematem. Barcelona mi wyszła.
Nie wiem, czy to będzie łoś, a może bardziej byk. Kurczę, on był chyba innego koloru, teraz sobie myślę. Trudno. No nie wiem. Ja też nie wiem. No nie. Dobra. Ile mamy? Mamy już 2 minutki, więc myślę, że możemy śmiało pokazać. Tym razem może zaczniemy ode mnie. Tak wygląda mój łatwo. A, niezłe. No, coś tu się kiełkuje. Pan Maciej? Kojarzycie taki zespół w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa New York Red Bulls? Nie. To mi trochę taki Red Bull wyszedł, ale no... I Krzysztof na samym Nie wiem jak kształt, ale coś chyba koło tego, nie wiem. Nie pamiętam, czy były 4 czy 2, ja podzieliłem na 2. Kolorami wyglądało? Czyli na 2. A, dobra, on był czerwony, a tło było czarne. Czyli ja dobrze pamiętałem czerwonego, Watford na górze. Ej, to mi całkiem nieźle wiesz, że ten pokaż jeszcze raz swój? Tylko czarny powinien być ten. No, jesteś blisko, ale ten Watford wyszedł dużo lepiej dużo niż lepiej, wyszło, ale nie wiem dlaczego, ja byłem pewien, że jest na 4 podzielone. Dobra, więc został nam, słuchajcie, ostatni herb do namalowania. Zażarta rywalizacja wrze, mam wrażenie. Z kompromitacją. Zobaczymy. Dobra, rysujemy dalej, śmieszne. Tak. Śmieszne, no? Tomku, co to będzie za klub? Numer 3, ostatni. Chłopcu, pszczołę nam każe rysować. Dobra, jedziemy z tematem. Brentford. Brentford. Dobra, chyba to się uda. Biały? Masz gąbeczkę. Będę gumował napis Brentford. Dobra, ja jestem gotowy. Ja też. No dobra, możemy pokazywać. Tym razem może niech Krzysztof pokaże jako pierwszy. Czy to chrząszcz? Chrabuś. Ale bardzo ładne, bardzo ładne. Spoko wygląda, no. Naprawdę fajne. Napis u góry jest biały, ale nie mamy białego markera, więc... Mi się trochę czerwony... Trochę czerwony mi się wypisał, ale mam coś takiego. Też okrągłe na szczęście i siadło generalnie. Wydaje mi się, że moje jest najgorsze. Ojejku. Z tego wszystkiego. On siedzi w więzieniu? Tak mniej więcej... To jest dynia? Tak mniej więcej wygląda moja pszczółka, słuchajcie. Tak wygląda herb Brentford. Widzicie też, jak on wygląda w pełnej krasie. No dokładnie, taka oto pszczółka. A więcej... 1889 jeszcze ktoś mógł dopisać z nas i ten futbol klub na samym dole. Ja mam Brentford tylko na... Myślę, że to napisy każdy, to nie był problem. Nie, jakby największy tutaj. Każdy z nas. No dobra, no słuchajcie. Piszcie w komentarzach, kto z nas wygrał ten odcinek. No i co? Ten z nas, kto wygra, to będzie się czuł dobrze. Nie wiem, czy jakaś nagroda będzie specjalna, ale ja się bawiłem świetnie, nie wiem jak wy, chłopaki. Super. Mam nadzieję, że nasi widzowie też bawili się. Liczyłem na Herb Swansea, bo jest trochę łatwiejszy. Siedmioletnie upośledzone dzieci bawią się w rysowanie. Herb Swansea byłby spoko, bo tam masz tylko czarny kolor, nie? Więc... Ale mamy tylko 2 czarne markery, więc byśmy się najpierw trochę pozabijać. Byłaby kłótnia. Dobrze. No dobra, dajcie znać, czy się podobało przede wszystkim i które wam się najmniej podobały. Napiszcie to. Możecie w ogóle top 3 napisać, kto pierwsze, kto drugie, kto trzecie. My się żegnamy, nagrywamy dalej dla was. Trzymajcie się i cześć.